Pierwszym ważnym krokiem przy rozpoczęciu każdej budowy jest wyznaczenie terenu czy podział działki. I taki właśnie ważny krok podjęto w sprawie kościerskiej obwodnicy. Osnowę geodezyjną w Towarzystwie Władz Wojewódzkich, Samorządowych, a także europosła Jana Kozłowskiego i posła Zdzisława Czuchy w minionym tygodniu wkopał wykonawca prac geodezyjnych pod budową obwodnicy w Kościerzynie. Mieliśmy takie spotkanie robocze na zabicie punktu osnowy geodezyjnej w kopanie. Jest to taki bardzo dokładny punkt, który może później służyć do wyznaczenia już inwestycji samej, czyli już jak na procesie budowy w terenie. Wkopanie osnowy geodezyjnej oznacza jedno, obwodnica powstanie i to już za 3 lata. Tak bynajmniej zapewnia dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. O ile jednak w odpowiednim czasie zostaną przeznaczone pieniądze na realizację inwestycji. Na razie obwodnicę projektujemy, przygotowujemy projekt, przygotowujemy mapę do celów projektowych, przygotowujemy, w tej chwili realizują się badania geologiczne. W lipcu ogłosimy, już za miesiąc ogłosimy przetarg na projekt budowlany i wykonawczy i będziemy gotowi do realizacji w przyszłym roku, w drugiej połowie roku 2011. Natomiast wszystko zależy od zabezpieczenia środków, ponieważ według naszych kosztorysów inwestorskich koszt obwodnicy wynosi 300 milionów, więc jeżeli centrala moja w Warszawie środki zabezpieczy, to na pewno rozpoczniemy ją w przyszłym roku, w drugiej połowie roku. Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano, że obwodnica to miejsce w Kościerzynie szczególnie potrzebne. Nie tylko ze względów bezpieczeństwa, zmniejszenia ruchu tranzytowego, ale również pewnego rodzaju prestiżu. Ja myślę, że obwodnica to powinien być standard. Standard, żeby ci, którzy tranzytem nie musieli właśnie przejeżdżać przez miasto, bo i tak miasto jest dzisiaj zakorkowane tą ilością samochodów, żeby nie powodowali dodatkowych utrudnień, czy nawet zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo. I tutaj rzeczywiście to jest ten, między innymi jedna z tych dziedzin, gdzie mamy sporo do nadrobienia w stosunku do krajów starej Unii. I w związku z tym dobrze, że są aktywni posłowie tutaj, gospodarze i miasta, i powiatu, i województwa, że swoją aktywnością powodują, że właśnie kolejna inwestycja obwodnicowa, jak powstaje, bo przypomnę, że już w ostatnim czasie zrealizowano obwodnicę i w Pelplinie, przedtem w Chojnicach, na ukończenie jest obwodnica Słupska, z kolei powstaje obwodnica południowa Gdańska, w przygotowaniu jest Opat, czyli Gdyńska. Tak więc no, widać, że tempo jest dobre, ale oczywiście jesteśmy niecierpliwi, chcielibyśmy, żeby jeszcze więcej szybciej były realizowane. Ale oprócz korzyści, jakie niesie za sobą budowa inwestycji, nie można zapomnieć o jej mankamentach, o których jednym głosem mówili poseł Zdzisław Czucha i burmistrz Marcin Modrzejewski. Ruch, tak turystyczny, jak i ciężarowy, przeniesie się na obwodnicę. A w związku z tym musimy zrobić wszystko, aby tych potencjalnie zainteresowanych Kościerzyną, jej atrakcjami, w Kościerzynie zatrzymać, aby chcieli tutaj wydać swoje pieniądze, aby to był też impuls do rozwoju przedsiębiorczości, utrzymania miejsc pracy. Więc musimy widzieć projekt obwodnicy jako projekt całościowy, a nie tylko budujemy obwodnicę, a zostają kłopoty. Ciężko dzisiaj mówić o tym, czy jakikolwiek przedsiębiorca będzie poszkodowany. Bez wątpienia obwodnica z jednej strony ułatwia przejazd przez miasto, ale z drugiej strony też marginalizuje jego lokalizację. Na to, żeby odpowiedzieć na te pytania, potrzeba czasu. Zobaczymy tak naprawdę w praktyce, kiedy obwodnica powstanie, mam nadzieję w 2013 roku, jak mówią inwestorzy, jak to się odniesie do sytuacji gospodarczej Kościerzyny. Obwodnica, która ma powstać już za 3 lata, będzie liczącą 11 km dwupasmową trasą, która w znaczny sposób zredukuje ruch w zakorkowanej Kościerzynie. Koszt jej budowy wstępnie szacowany jest na blisko 300 milionów złotych.